W zespole szkół nr 4 im. Janusza Kusocińskiego odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Nie była to jednak uroczystość podobna do tych z lat ubiegłych, bowiem po raz pierwszy w historii szkoły pasowani zostali m.in. uczniowie klas mundurowych, w tym przypadku klas policyjnych i strażackich. Kochani pierwszoklasiści, przed Wami kolejny etap kształcenia, który ma dostarczyć Wam nie tylko wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w świecie, ale ma przede wszystkim wpłynąć na Wasze wybory. Bo to właśnie one, wybory, warunkują krok Waszych kolegów, przyjaciół, znajomych, przyczyniają się w pewnym stopniu do formowania Waszego światopoglądu. Oto teraz nastąpiła kolejna zmiana w Waszej egzystencji. Wybór. I tu pojawia się kluczowe słowo dla naszego świata – wybór. Życie to sztuka wyboru i tej umiejętności dokonywania świadomego i celowego wyboru my, nauczyciele i pracownicy szkoły, chcemy Was nauczyć. Jednak umiejętność wyboru musi towarzyszyć współdziałanie, nie tylko oczekiwanie na propozycje, jakie się pojawią. To jest przestrzeń dla Waszych inicjatyw, różnorodnych działań, dzięki którym ujawni się Wasza kreatywność i pasja. Natomiast nadrzędnym celem naszych działań jest uzmysłowienie Wam, że aby osiągnąć cel zawodowy, sukces zawodowy, osobisty, także materialny, musicie wziąć odpowiedzialność za aktywny oraz aktywny udział w procesie uczenia się. To Wy musicie rozumieć celowość podjętego wysiłku intelektualnego oraz jego sens. Obie klasy powstały z inicjatywy dyrekcji szkoły przy ścisłej współpracy służb mundurowych w Wałbrzychu. Pomysł zrodził się już jakiś czas temu. Zbadaliśmy potrzeby rynku edukacyjnego i okazało się, że na takie klasy, o takich profilach mundurowych byłoby spore zapotrzebowanie. Ja myślę, że nie skończyliśmy jeszcze, że tak powiem, realizacji naszych wszystkich pomysłów, bo są pomysły na jeszcze dwa profile klas mundurowych, ale o tym porozmawiamy, jak się uda. Także będziemy występować do kuratorium, do organu prowadzącego początkiem roku kalendarzowego o zgodę na uruchomienie jeszcze dwóch klas o profilu takim mundurowym, można nazwać ogólnie. Pomysł powstania klasy strażackiej przy zespole szkół numer 4 powstał około roku temu. Z inicjatywą wystąpiła wówczas dyrekcja szkoły. My oczywiście bardzo się z tego pomysłu ucieszyliśmy, bo uważam, że jest to bardzo fajna możliwość zapoznania młodych ludzi z pracą strażaka. I mam nadzieję, że w przyszłości część z tej młodzieży, która przez 3 lata będzie poznawać pracę strażaka, bo również część zajęć będzie odbywała się na naszych obiektach, czy na użyciu naszego sprzętu, będzie albo chciała kontynuować dalej naukę w szkołach pożarniczych, a mamy takich kilka w Polsce, ewentualnie przystąpi do egzaminów do Państwowej Straży Pożarnej. Mam nadzieję, że z wynikiem pozytywnym. Inicjatorem klasy policyjnej jest pani dyrektor szkoły, która wyszła z inicjatywy utworzenia takiej klasy mundurowej. Jest to klasa z przyszłością dla tych ludzi, ponieważ nasza służba policyjna otwarta jest na młodych ludzi. Jest jedyną firmą, która ma w tej chwili problemy z zatrudnieniem, bo że oczekujemy na młodych ludzi, którzy po ukończeniu nauki w tej szkole, w tej klasie policyjnej będą mogli zasilić nasze szeregi. Nie byłoby jednak możliwe stworzenie klas mundurowych, gdyby nie porozumienie zawarte pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu a Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu oraz Państwową Strażą Pożarną w Wałbrzychu. Korzyści są obopólne zarówno dla szkoły, uczniów, jak i policji i straży pożarnej, ponieważ wolne wakaty i braki kadrowe są w obu instytucjach państwowych. Zapraszamy młodzież, jest to pierwszy rok, pierwszy nabór. Cieszymy się, że był tak skuteczny i było około 30 osób chętnych do tej klasy. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie kontynuowane w następnych latach. Będzie też tej młodzieży cała spora grupa chętnych do kontynuowania tej nauki. No i również my mówię, w tym zakresie będziemy robić agitację. Będziemy starać się młodzież zachęcać w gimnazjach, żeby jednak kontynuowali tą naukę w klasie strażackiej. Chcielibyśmy witać Państwa w naszej formacji po ukończeniu tej szkoły. Myślę, że z niektórymi na pewno się spotkamy. Nasza formacja jest formacją państwową, dosyć stabilną w zatrudnieniu, także oczekujemy na Państwa. Życzę wszystkiego dobrego w tym krótkim okresie czasu, bo te 3 lata po szybko Państwu minie. I zapraszamy. Są u nas wolne miejsca pracy. Klasy mundurowe były bardzo rozpoznawalne, a już samo ich wejście na aulę, gdzie odbywał się uroczysty apel, pokazało, że uczniowie są dumni ze swojego wyboru.
Uroczyste ślubowanie poprzedzone było odśpiewaniem hymnu narodowego. Baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić! Czym nastąpiło ślubowanie poprzez przedstawicieli klas. Do ślubowania. Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka. Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia, jakie nakłada na nas szkoła. Wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka. Dziękuję. Po ślubowaniu przedstawiciele młodzieży do swoich klas wstąp. Jak wiadomo, klasa mundurowa w szkole średniej nie daje jeszcze pewności co do przyjęcia do służb mundurowych. Jednak jest bardzo dobrym przygotowaniem przed dalszą nauką w tych kierunkach. Cóż, klasa nie daje jeszcze przepustki do straży pożarnej, ale mam nadzieję, że przez te 3 lata zapoznacie się z naszą służbą. To nie jest zwykła praca, jest to służba. Z jednej strony przynosząca bardzo wiele satysfakcji. Możemy ratować, pomagać ludziom, ratować mienie. Z drugiej strony bardzo odpowiedzialna i wymagająca od nas maksymalnej sprawności, umiejętności, ale również wiedzy. Straż pożarna do dzisiaj nie tylko gaszenie pożarów. Można powiedzieć, że to już jest mniejszość. W większości to są różnego rodzaju awarie, klęski żywiołowe, zdarzenia chemiczne, również w pewnym zakresie ratownictwo medyczne. Tak naprawdę spektrum działania straży pożarnej w Polsce w ostatnich latach, zresztą jak na całym świecie, mocno się zmienia. Zarówno w klasie strażackiej, jak i policyjnej uczniowie będą odbywać praktyki w jednostkach mundurowych. Z naszej strony, jako strony policji, nasi funkcjonariusze będą szkolili uczniów w zakresie danych tematycznych działów. Będziemy wspierać tych młodych ludzi, tak żeby przygotować do tej ciężkiej pracy czy służby policji. Oczywiście będą zajęcia, bo to jest dalej szkoła ogólnokształcąca, więc ogólne matematyka, fizyka, chemia, czyli te, które dla strażaka są jakby podstawą, ale również będą zajęcia takie typowo zawodowe, czyli z poznaniem z naszego sprzętu, rozszerzony zakres wychowania fizycznego pod wymagania. Jestem wychowawczynią klasy o profilu strażackim w 4. liceum w Wałbrzychu. Jest to klasa, która realizuje dodatkowy przedmiot, elementy pożarnictwa i ratownictwa medycznego. Klasa współpracuje w sposób praktyczny z Państwową Strażą Pożarną. Naszych egzaminów, będą również zagadnienia związane i z taktyką pożarniczą, i ze sprzętem, i z działaniami, i z ratownictwem chemicznym. Także będzie to program rozszerzony o te zajęcia specjalistyczne. Jak również w przypadku klasy policyjnej, uczniowie będą uczęszczali na spotkania z prawnikami oraz będą odbywali wizyty w sądzie podczas rozpraw. Są dodatkowe zajęcia prowadzone w porozumieniu z komendami policyjną i tą strażacką.
Komendą Policji i Komendą Straży Pożarnej. Także są dodatkowe zajęcia, uczniowie będą brali udział w różnego rodzaju zawodach, pokazach. Także są zróżnicowane. No choćby teraz to musztrowanie to też było prowadzone przez wyznaczonych przez obie komendy policjantów, czy też funkcjonariuszy policjanta i strażaka. Także współpracujemy ściśle i zajęcia są zróżnicowane. I w ramach tego programu policjanci prowadzą zajęcia. Wychodzimy również na rozprawy sądowe do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Uczestniczą uczniowie w rozprawach sądowych, a potem w rozmowach z prawnikami. Chętnych do klas mundurowych, jak się okazało, było bardzo dużo. W przypadku klasy strażackiej było tyle osób, ile miała liczyć klasa. Jednak w przypadku klasy policyjnej chętnych było więcej niż miejsc. Do klasy policyjnej było więcej chętnych. Tam trzeba było zrobić selekcję. Natomiast do klasy strażackiej chętnych było tylu, ile było miejsc, także zostali przyjęci wszyscy. No i czas zweryfikuje, czy wszyscy się nadają i czy podołają i dadzą radę. Bardzo dużo chętnych mieliśmy od samego początku. I są to osoby, które rzeczywiście interesują się tą tematyką. W planach szkoły jest stworzenie kolejnych klas mundurowych. Spotykamy się z bardzo miłym, fajnym odzewem tak na zewnątrz, także stąd pomysł, żeby te jeszcze ewentualnie dwa profile takie mundurowe wprowadzić. Zobaczymy, czy to się uda, bo na razie jest zainteresowanie tymi klasami. Chcemy oczywiście te klasy kontynuować, także w przyszłym roku robimy nabór na te klasy mundurowe, które są kolejne i mam nadzieję, że na te dwa kolejne też się uda. Zobaczymy właśnie, jak to będzie. Standard szkoły wyprowadzić.